18 września do Brzezin przyjechali przedstawiciele miejscowości o bliźniaczej nazwie położonej w gminie Wielopole Skrzyńskie na Podkarpaciu. Spotkanie w Zespole Szkół w Brzezinach uświetniło widowisko pod nazwą Jaśkowe Wesele wystawiane przez Zespół Teatralno-Obrzędowy Wielopolanie z Wielopola Skrzyńskiego. Przedstawiciele miejscowości Brzeziny z Wielopola Skrzyńskiego do Brzezin w gminie Morawica przyjechali na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Morawica Janusza Wojtysia. Skąd pomysł, żeby Brzeziny przyjechały do Brzezin? Pomysł zrodził się w roku ubiegłym z okazji naszego drugiego wtedy pikniku artystycznego. Z tymi Brzezinami właśnie nawiązaliśmy wtedy kontakt, no i oni w tym roku nas w miesiącu lipcu zaprosili do siebie na taki turniej sołtysów gminny, który odbywał się w ich miejscowości, w Brzezinach właśnie tam na tym Podkarpaciu. No i myśmy skorzystali z tego zaproszenia, no i tak jest to tak pokłosie tej inicjatywy z roku ubiegłego. Nam po prostu byli bardzo zadowoleni z naszej delegacji, spodobało im się to, cośmy tam przedstawiali, szczególnie nasze koło gospodyń wiejskich, no ale również była mocna reprezentacja i sołectwa, i stowarzyszenia, i stąd ta propozycja właśnie dzisiaj, że chcą po prostu przyjechać z zespołem takim gminnym Wielopolan, na którym jest przedstawione Jaśkowe Wesele. No, jak się okazało, no, przedstawienie było bardzo świetnie przygotowane i wszystkim się podobało. Samorządowcy i artyści z Wielopola Skrzyńskiego przyjechali do Brzezin, aby wymieniać się doświadczeniami i nawiązać współpracę z bliźniaczą nazwą miejscowości. Jaki jest cel Waszej wizyty dzisiaj? Po prostu chcemy się zaprzyjaźnić z taką samą nazwą miejscowości, z ludźmi, poznać nowe środowisko, nowych ludzi, po prostu z Wasze zwyczaje, zamiłowania, poznać Waszą kulturę. Zarówno miejscowość Brzeziny, jak i całą gminę Morawica zaproszeni goście ocenili bardzo dobrze. No, pierwsze cośmy zobaczyli w gminie Morawica, to widzę, że jest gmina bardzo majętna i posażna. Gmina, można powiedzieć, gmina na medal. To miło nam, że właśnie jesteśmy w takiej gminie, w takiej wiosce, co jest wioska i gmina bardzo gospodarna. Widać to wszędzie, gdzie można popatrzeć, to widać zadbane posesje. W ogóle widać, że jest porządek w tej gminie i miło nam, że jesteśmy właśnie, żeśmy po prostu z taką gminą, z taką wioską zawiązali taką nić współpracy na początek. Spotkanie bliźniaczych miejscowości uświetniło widowisko pod nazwą Jaśkowe Wesele, wystawione przez Zespół Teatralno-Obrzędowy Wielopolanie z Wielopola Skrzyńskiego. Przedstawiliśmy wesele jaśkowe, czyli to jest takie wesele nasze tradycyjne z naszego regionu. Zespół działa od 1999 roku. Działa on przy Domu Kultury w Wielopolu Skrzyńskim. Liczy on 25 osób. Zespół zrzesza ludzi starszych, seniorów, jak również okoliczną młodzież z całej naszej gminy, z naszej gminy Wielopole Skrzyńskie. Zespół w swoim repertuarze ma również droby wielopolskie, czyli takie zapusty wielopolskie, jak to dawniej chodziło się w te szalone dni, czyli przed Środą Popielcową, jak również kolędę, czyli chodzimy, podtrzymujemy tradycję kolędowania, chodzimy od domu do domu i kolędujemy. Z zespołem spotykamy się raz w tygodniu w Domu Kultury, mamy próby. Jaśkowe Wesele jest to takie przypomnienie ludziom młodym, jak to było dawniej, czyli na naszych terenach w Wielopolu Skrzyńskim właśnie tak odbywało się to wesele. Pierwsze, zanim jeszcze doszło do wesela, to musieli się rodzice młodych spotkać. Musieli się spotkać, obgadać wszystko, czyli były takie zmówiny. Później chodzili swaszki, swaszka chodziła, chodzili drużby, swacia, drużki, chodzili i prosili. Chodzili po wsi, od domu do domu, w zaprzęgach konnych jeździli, chodzili, prosili ludzi na wesele.
No i później jeszcze musiałam młodo zaprosić tych ludzi na wesele z Agatą, czyli z taką starszą kobietą ze wsi. Chodziła i prosiła ludzi na wesele. I jak już doszło do tego wesela, to było to strasznie gościnnie, huczne i trwało to ponad tydzień. Bawimy się również z publicznością, żeby to nie było takie statyczne, to wyciągamy ich do tańca, do oczepin. Jak zapowiadają przedstawiciele bliźniaczych miejscowości o nazwie Brzeziny, wzajemną współpracę zamierzają nie tylko zacieśniać, ale i rozszerzać na kolejne miejscowości o takiej samej nazwie całego kraju.